Od poprzedniego odcinka jestem zakładnikiem banku. Emilii udało się uciec, ale ja niestety jeszcze tu zostałem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szymson i dzisiaj jest kolejny dzień bycia zakładnikiem w banku. Nie wiem totalnie dlaczego tak się stało, nie chcę tutaj już być, chciałbym stąd uciec. Ci tam są, tam jest David, patrzcie, widzę jego nick. Czekajcie, gdzieś tu był jeszcze jeden. Gdzieś są dalej, ale dobra, zanim cokolwiek, zanim tu przyjdą, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinki podobają. Załóżmy 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa. Macie na to 4 sekundy, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, pochwalcie się w komentarzu. Dobra, o kurczę, idą tu. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Halo wszystkim. Chłopaki, proszę, wypuśćcie mnie już. Smażysz się? Ale czy jestem wam tu potrzebny? Jestem wam potrzebny tutaj jeszcze? No, bardzo. Smażysz się? Do czego jestem wam potrzebny? No jesteś potrzebny, jesteś. No ale do czego? No to dajcie mi jakieś zadanie. Nie chcę tu siedzieć ciągle w tym miejscu. Będziemy testować na tobie eksperymenty. Dawaj, no. Oho, no to nieźle. Jak nas takim, wiesz, chomiku albo coś w tym stylu. Dobra, ja tu kopię dziurę. Trudno, nie chcecie mnie wypuścić, tam stąd wyjdę. No powodzenia. Dobra, wiem, że nie da się rozwalić ręką obsydianu. Proszę, wypuśćcie mnie. Wiesz, dobra. Nie, no to dajcie mi jakieś, nie wiem. Wow, przez kraty dostałem. Co? Ja go trafiłem niechcący. Co? Nie strzelaj. Pół życia mi to zabrało. Zasłuch. Dobrze. Wypuszczam cię, idziesz z nami pakować złoto, szybko. Dobra, no chociaż ty nie strzelaj do mnie. Idziesz tutaj, za nami, proszę. Dobra, to... Ała, boli noga, przestrzelił mi kolano. Dobra, no. No i tutaj... A nie, czekaj, mam... Ale my już pakowaliśmy wam złoto przecież. Nie, stój, bo ci strzelę, klękaj. Nie, proszę, chłopaki, nie róbcie nic. Tu jest złoto. Wow, tu macie złoto w tym. Było powiedziane, co masz zrobić. Ale macie klęka w skrzynce wszystko, ale dobra, klękam. Nie mogę klęknąć. Co mam zrobić? Zasłysz. Zasłyszam. Teraz Dave na bicie, yo, powiedz ci tu prawdę. Nie no. Ej! Szybko, uciekamy, Ała, dostałem kolejnego strzała. Nie. Za czym się, bo zabijemy się i nie będzie tak wesoło. Zatrzym się! Cicho. Zatrzym się. No dobra, musimy stąd uciec jakoś. Gdzie on jest? Idę na dwór. Nie umiem go znaleźć, stary. Dobra, ja będę stał przy bramie, wiesz, żeby na pewno nie uciekł bramą. Dobra. Nie wiem, którym on może wyjść. Dobra. Ja na niego czekam. Mam plan, widzowie. Gdzie jesteś? Halo. Ja jestem Paweł. Ja nie widzę go, naprawdę. Nie wiem, gdzie on jest. Ała! Dobra, zbiewamy. On tu jest! Dej! Gdzie jest? Dobra, to prawie co wiem. Gdzie jest? Nie, proszę. Proszę. On tu jest! Nie, no nie, no nie gadaj, że tamtędy wyszedł. Nie, proszę. Nie, proszę, zostaw mnie. A się utopi. Nie, no nie rób mi tego. Oła. No widzę go. No zostawcie mnie, proszę. On się utopi. Spychaj go do wody. No zostawcie mnie. Oła, no chłopaki, dajcie mi uciec, już nie chcę tutaj przebywać. Ale nie, ty nie rozumiesz paru zależności. Bo ja jestem z otostem, ja szybko nasiąkam, trudniej mi wypłynąć. Słuchaj. Dobra, no, słucham. Paweł, co ty masz za fajną koszulkę, ty? Skąd ty masz taką fajną koszulkę? Co to za koszulka? Dlaczego mnie widziałeś? Fajna koszulka, dlaczego ty mnie widziałeś? Tak? No? No dzięki, z Gucci. Gucci? A ja mam tutaj, widzisz, Aloe Vitae na sobie, haha. Nie masz nic. Jak nie mam? Spodnie mam. Zobacz, masz takie w Polsce? Nie masz tego w ogóle. Ej, gdzie jest to? Gdzie on jest? Kurde, wcisko przez twoją koszulkę, oplutą. Jesteś powalony. Jesteśmy bezpieczni. Gdzie on? Słyszę, jak się stawiają bloki. Słyszę, jak się stawia blok. Ale nie widzę, gdzie się stawia blok, dobra. Nie powiem. Dobra, kopię to normalne już. Nie mam niestety żadnych narzędzi, to trochę potrwa, zanim zrobimy jakiś przekop. Nie wiem. Dobra. Nie go słyszę, jak on kopię. Dobra, Paweł, walić go. Jak znajdziemy go, ma śmierć. Uciekniemy. Uciekniemy i już nas nie znajdą. Dobra. Chodź. Dobra.
Dobra, widzowie, ja czekam, aż oni się oddalą, robię cięcie i wracam do was, jak oni już sobie gdzieś pójdą i uciekniemy stąd. W końcu nam się udało uciec i ja nie mogę, ale się cieszę. Słuchajcie, jestem już w następnym dniu. Jak widzicie, jestem w innych ciuchach, inaczej ubrany, nawet kurczę się ogoliłem od wczoraj, więc troszkę się pozmieniało u mnie, że tak powiem. Czemu taka przerwa? Postanowiłem, że poczekam tutaj mega długo, żeby oni już totalnie o mnie zapomnieli, żeby już totalnie nie chcieli mnie szukać. Więc czekałem 24 godziny w tej dziurze, żeby móc wyjść z tej dziury po prostu. Żeby móc po prostu stąd wyjść i już, kurczę, tutaj nigdy w życiu nie wracać. Udało nam się uciec z więzienia, więc jestem mega zadowolony. Dobra, wychodzimy, jak widzicie, jest noc. Czekałem cały dzień, żeby stąd móc wyjść. Więc totalnie, wiecie, nie było mnie na serwerze, więc dlatego mi też żarcie nie schodziło. Po prostu wyszedłem i uznałem, że nie będę tutaj tyle, jakby, wiecie, czekał i na to wszystko, aż tutaj będę mógł stąd wyjść. Tylko postanowiłem, że od razu stąd wyjdę, ponieważ Nie byłem gotowy w ogóle na to, żeby tutaj tyle czasu spędzać. Jak wiecie, uciekliśmy z banku. Tutaj, z tego banku. Jak widzicie, jestem sam na serwerze, czekałem na ten moment, że będę sam, żeby mógł spokojnie, w spokoju się tutaj przemieszczać pomiędzy tymi wszystkimi miejscami. Nie mam totalnie nic. No jak widzicie, mam tylko to, co mam przy sobie. Nie mam moich żelek, nie mam moich narzędzi, nie mam Tiger Sworda, nie mam nic. Ja nawet szczerze mówiąc, to tak średnio wiem w ogóle, gdzie to jest. Gdzieś zostawiłem to w jakiejś skrzynce, nie pamiętam jakiej. Na pewno nie w więzieniu, znaczy na pewno nie w banku. Swoją drogą możemy tam wejść, zobaczyć, co się stało i ile zabrali złota, bo to jest też bardzo ważne. Jestem strasznie ciekaw, jak oni stamtąd wyszli. Którędy, ponieważ, jak wiecie, no jakby wyszli tutaj tak o sobie ze złotem, no to na pewno by zostali złapani przez kogoś i na pewno by ktoś to zauważył, więc poza tym oni nie weszli górnym wejściem, na pewno oni weszli jakoś od dołu, oni gdzieś się w jakiś podkop zrobili straszny. Ja nie mogę, wszystkie safe otwarte, ale patrzcie, zostawili tu trochę, tam jest jakaś skrzynka jeszcze, zostawili tutaj tyle sztabek, tu nie jest, tu, o ile zostawili sztabek! Dobra, jest jeszcze nie wszystko stracone, tu jest to straszne więzienie, golemy zostawili. Dobra, tu są jeszcze jakieś sztabki. Tu ile oni zostawili rzeczy w ogóle, to jest... Tu też. Dobra, trzy sejfy. Trzy? Tak, trzy sejfy. Zostały tak naprawdę jeden naruszony, dwa nienaruszone totalnie. Tutaj jest pusto, więc tu nic. O, tu jest jeszcze sejf też nienaruszony. Jak widzicie, wiele sejfów pominęli, więc jest dobrze, ponieważ zostało jeszcze jakieś złoto w takim razie. Znaczy złoto, jakieś pieniądze tutaj i totalnie nie zbankrutowaliśmy, ale tu jak widzicie ograbili całkowicie, tu już totalnie nic nie ma. Nie we wszystkich sejfach było pełno, no bo tu dopiero jakby ten bank powstał, dopiero tutaj zaczęliśmy przynosić te pieniądze, więc totalnie nie mieliśmy z czego zrobić te... O, widzicie tą dziurę? Już chyba wiem, gdzie się wkopali. Oho. Ej, dobra, chyba lecę ich śladem. Tu zabrali całe złoto, to był najcenniejszy sejf w tym banku. Tutaj było tak naprawdę wszystko, dosłownie wszystko. Mogliby okraść każdy inny sejf, a i tak to by było mniej niż to, ile było w tym jednym banku. Znaczy w tym jednym sejfie, więc okradli mega dużo. Dobra, czekajcie, musimy znaleźć, gdzie oni poszli dokładnie. Gdzie tutaj, którędy skręcili, gdzie, skąd wyszli. Poznać ich plan trzeba po prostu, bo ja totalnie nie wiem. Pisaliście mi w komentarzach już wcześniej, że to jest Dave i Palion. Ja was nie słuchałem, bardzo was za to przepraszam, bo ja myślałem, że wy żartujecie, a to się okazało, że oni faktycznie to są oni, że to faktycznie oni planowali. Jest mi strasznie przykro, ponieważ liczyłem, że to są dobrzy ludzie i że tutaj, wiecie, będą pilnować, mieli być ochroniarzami tego banku, a okazali się być największym złem, które czekało na nas tutaj i nas totalnie dojechali. Dobra, ja nie wiem... Nie wiem totalnie, gdzie jesteśmy. Czekajcie, co to jest za miejsce? Tam do góry byśmy się mogli wykopać. Dobra, wykopmy się. Mam jakiś cokolwiek po prostu. Więc wykopmy się na górę, zobaczymy, gdzie oni zaczęli kopać, bo ewidentnie zaczęli w tym miejscu kopać. Co to jest za miejsce? W jakiejś łazience zaczęli kopać, co? Nie, to nie może być prawda. Czekajcie, tu Czy to jest... Oni zaczęli kopać w przedszkolu, naprawdę? Tak, to jest przedszkole. Co jest grane? Zaczęli kopać w przedszkolu, ponieważ wiedzieli, że to jest tutaj ich miejsce, w którym oni zaczynali, tutaj nikim za bardzo nie wchodził. I tak to ukryć. To jest coś niesamowitego. Dobra, wracam z powrotem do tego tunelu, bo chcę zobaczyć, czy skręcili gdzieś po drodze, czy też wrócili tą samą trasą, bo widzicie, to nie było zamurowane. Więc mi się wydaje, że gdzieś w trakcie był jakiś skręt. Tylko totalnie nie wiem gdzie, więc będziemy musieli go znaleźć jakoś. Może tu skręcili? No, tu jest lawa, to raczej tam by nie wchodzili. Gdzieś po drodze, jakiś skręt na bok. Tu nie. Może jakoś, może gdzieś trzeba przekopać się przez coś. Tylko, wiecie, to by musiało być takie dziury zamurowane. No bo nie widzę innej możliwości.
Ale gdzieś tu na pewno musi być jakieś zejście na bok. Na 100% gdzieś tutaj zeszli na bok. Bo tak jak mówię, tam nie było wykopane do góry, znaczy nie zakopane, czyli musieli po prostu skręcić gdzieś tutaj na bok. Tylko gdzie? Totalnie nie mam pomysłu, gdzie to mogłoby być. Nie wiem, może... Dobra, sprawdźmy może jakiś po prostu tutaj... Przekopmy ten jeden blok i zobaczymy, co się wydarzy. Czy może tutaj, nie wiem, może trafimy, nie wiem, totalnie. Na co możemy, nie, no to chyba nie raczej. Ale wydaje mi się, że gdzieś tu na pewno było to. Na pewno gdzieś tutaj poszli na bok. Czekajcie, tu jest jakaś tak ziemia. Może tą ziemię przekopali. Nie, no jak widzę, tutaj jest znowu stone. No nie, to też nie tutaj. Widzicie, ale na pewno gdzieś tu skręcili. Ja jestem tego wręcz pewien. Tylko gdzie? Dobra, sprawdzajmy wszystkie te takie... Może tu? Dobra, rozwalmy to. Nie mam w ogóle narzędzi totalnie, mi się tak źle teraz gra. Nie wiem totalnie, co mam ze sobą zrobić. Ale... O kurcze. Znaleźliśmy. Znaleźliśmy miejsce, w którym oni się wkopywali. Jak to jeszcze zakryli za sobą? Co jest grane? Przecież to są geniusze jakieś. Widzicie, ja przeczuwałem to po prostu, no bo ja zauważyłem, że po prostu pod koniec nie mieli jak tam się wydostać, bo było tam nie ziemia do góry, więc musieli gdzieś skręcić. Ale nie spodziewałem się, że znajdę to, szczerze mówiąc. Ale dobra, przeszukajmy, zobaczmy, gdzie to prowadzi. Jest jakiś skwarcu, jakiś tunel. Dosyć długi. Bardzo długi tunel. Jeżeli bym tak patrzył geograficznie na całą mapę, to może to być szpital... Szkoła, no gdzieś tamten rejony mi się wydaje, bo w tamtą stronę to skręca, a tam nie ma nic innego. Może pomnik, ale raczej bym wycelował w szpital, bo to takie wiecie, kwarc i tak dalej. Jednak nie. Jednak szkoła. Wykopali się w szkole, czekajcie, bazę tu się wykopali i poszli tutaj na górę. W ten sposób mogli tak perfekcyjnie uciec z tego miejsca, że totalnie nikt ich nie mógł znaleźć i tak o wyszli kurczę ze szkoły jak gdyby nigdy nic. Nie no, to jest coś niesamowitego, jak to zostało zaplanowane. Możecie mi napisać w komentarzu, co jeszcze oni tutaj zaplanowali, gdzie oni to zanieśli, bo musimy znaleźć te pieniądze przede wszystkim, więc ja będę musiał na pewno jakoś, no nie wiem, na policję zajść czy coś zgłosić to po prostu, no bo to jest porządny napad na bank, nie możemy w ogóle tego tolerować w taki sposób, to trzeba coś z tym zrobić. Ja tymczasem wrócę do miejsca, w którym zamieszkałem, w którym mieszkam wraz z Emilią, może ona tam będzie, nie wiem, zobaczymy, mam nadzieję, że gdzieś tam ją znajdę, to trochę potrwa, to jest kawałek drogi, więc ja w tym miejscu będę kończył odcinek, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i napiszcie mi po prostu w komentarzu, co sądzicie o tym wszystkim, jak myślicie, gdzie są ci, gdzie są ci, którzy napadli na bank, czyli Palion i Dave, jaki mieli motyw, dlaczego to zrobili, bo mówili nam w trakcie napadu, że jak dowiemy się, jakby o co chodziło, dlaczego zrobili ten napad, to będziemy się z tego śmiać. No jakoś mi niespecjalnie jest do śmiechu teraz tego, wydaje mi się, że to taki dosyć średni pomysł był, że oni zrobili taki napad. Tym bardziej, że tam poza naszymi wszystkimi oszczędnościami, poza tak naprawdę dorobkiem Palionowa były jeszcze ich pieniądze, więc to wszystko tak naprawdę oni okradali samych siebie, nie rozumiem dlaczego to zrobili, nie rozumiem, widocznie ktoś ich musiał do tego zmusić, tak mi się wydaje, no bo skoro mówią, że jeżeli się dowiemy i będziemy się z tego śmiać, chyba że to jest jakiś nieśmieszny prank, też by tak mogło być, bo to są tacy pranksterzy, może to jest jakiś nieśmieszny prank i tak naprawdę oni nam zwrócą te wszystkie pieniądze i my po prostu tak żeśmy to przeżyli mocno, ale ja w ogóle nie miałem kontaktu z Emilią, czajcie bazę, totalnie, nie wiem co się z nią dzieje, nie wiem gdzie jest, no nie ma jej teraz na serwerze, więc nie ma jej tutaj teraz, ale nie wiem totalnie co się z nią stało, nie wiem czy ją złapali, nie wiem czy jest wolna, czy gdzieś uciekła, nie mam żadnej informacji, idę teraz tutaj do tego domku naszego, to gdzieś tutaj było chyba, liczę na to, że może gdzieś tam jakaś informacja będzie od niej, czy coś, o tutaj jest przejście, dobra, liczę na to, że tu gdzieś jakaś informacja od niej będzie, jeżeli nie, to nie mam totalnie z nią kontaktu, możecie pójść do niej na kanał, zobaczyć co się dzieje i przyjść i napisać mi co się z nią stało tak naprawdę, czy ona żyje, czy co z nią jest w ogóle, bo nie mam pojęcia totalnie, naprawdę, dobra, wchodzę tutaj do tego domu, o jest jakaś tabliczka, zakaz wstępu dla zdrajców, co? Dobra, czyli tu jest tabliczka, która zakazuje wstępu Palionowi i Dave'owi w ogóle w to miejsce, za to, że zdradzili nas wszystkich. To, ale to znaczy, że Emilia tu już była w takim razie. Tylko, czy teraz jej tutaj nie będzie na pewno, ale może zostawiła jakąś ukrytą wiadomość jeszcze dla mnie. Patrzę tutaj gdzieś,
Tu nic nie ma, a szkoda, mogłaby jakąś zostawić rzecz tutaj. Dobra, zejdę tutaj na dół, przeszukam to. Ale to koniecznie jakaś albo tabliczka, albo skrzynka z książką. Nie wiem, jakiś list, totalnie cokolwiek mogłaby tutaj zostawić, ale no nie wiem, czy coś zostawiła. Może jeżeli nie znajdę nic, to napiszcie mi w komentarzu, czy coś zostawiała, ponieważ pewnie u niej na odcinkach takie rzeczy były. Tutaj widzę, że nic nie ma, tu w książce nic nie jest zapisane. Tu nic nie ma tutaj nigdzie. Dobra, pójdę jeszcze na piętro. Zobaczę, czy na piętrze czegoś nie ma i tam, albo u Wojtka może. Aczkolwiek o kurczę, tego tu nie było. Wow. Nie wiem, kto to tutaj dał, ale to nieważne. W każdym razie, słuchajcie, jak już jestem tutaj w tym miejscu, to powiem wam o jednej bardzo ważnej sprawie. Jutro o godzinie 13 odbędzie się pierwszy stream u mnie albo na kanale u Emilii, tego jeszcze nie wiemy, ale będą dwa streamy, u mnie i u Emilii, więc my teraz rozpoczynamy tydzień live'ów. Mój i Emilii właśnie, znaczy chcieliśmy rozpocząć, ale nie wiedzieliśmy, że będzie napad. I nagle jest napad, nagle jest tutaj, wiecie, zamęt. Ja nie mam kontaktu z nią, więc nie wiem, będziemy się na tych live'ach szukać. Mam nadzieję, że do jutrzejszego live'a ono się znajdzie i że wszystko będzie okej. No jak widzę, tutaj nie ma nigdzie żadnej wiadomości, tu jest w ogóle przełącznik światła, który chyba tak średnio działa, więc trochę lipa. No dobra, słuchajcie, nie ma tu żadnej informacji, jeszcze na dach wejdę, bo tam jeszcze w sumie to nie byłem, więc zobaczmy tutaj, czy coś jest. Nie ma żadnej informacji. Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia jutro na następnych odcinkach i na tych live'ach, których powiedziałem. Jeżeli oczywiście uda mi się skontaktować z Emilią, jeżeli nie, to odpalę solo live'a i będę jej szukał na live'ie, bo po prostu naprawdę nie mam pojęcia, co się z nią stało i troszkę nie będę ukrywał, że się martwię. Troszkę nawet bardzo bym powiedział. Dobra, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się. Do następnego odcinka, który już jutro o godzinie 19:19. Niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, na razie. Papa. Pa.